bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem z siedziby instytucji jak najbardziej miejskiej, spółki Skarbu Miasta, czyli Zarządu Dróg Miejskich. A ze mną prezes tej instytucji, prezes ZDM-u, Antoni Tułodziecki. Zasłużony obywatel Mińska Mazowieckiego. Jeszcze oficjalnie, panie prezesie, a właściwie nie udawajmy, znamy się od wielu lat. Antoś, jeszcze ci nie gratulowałem oficjalnie, więc dziękuję, gratuluję. Bardzo. I dziękuję. Podkreślam to, co powiedziałem ci przez telefon, że uważam, że jesteś jednym z nielicznych zasłużonych, który na ten tytuł zasługują. Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, spotkaliśmy się nie bez kozery, jak to kiedyś Smoleń w telewizji w kabaretowej nam mówił, bo przecież mamy zimę, no nie stulecia, ale na pewno pięciolecia może w tym roku. No zobaczymy. Mamy taką zimę? To jest początek dopiero. Dopiero początek, uważasz, tak? Tak. No ale był falstart, zdaniem mińszczan. Słuchaj, jak to wyszło, że ten weekend taki był no, niezbyt medialny dla ZDM-u i może tak, oskarżenia były w internecie. Do mnie, ja miałem z 50 no. telefonów, bym wreszcie interweniował, bo cóż to miasto, jak ono rządzi, że tak jest ślisko? Sprawa jest stosunkowo prosta do wytłumaczenia, ponieważ moim zdaniem nie może cały czas być opinia obiegowa, że zima zaskoczyła drogowców. Ja uważam, że zaskoczyła użytkowników dróg. Media. Media. Które wcześniej nie powiadomiły tak. społeczeństwo, że może coś takiego nastąpić. Myśmy byli z punktu widzenia swego przygotowani, śledzimy prognozy tak. meteorologiczne i w związku z tym wiedzieliśmy, że będzie załamanie pogody. I tej nocy pracowaliśmy od godziny pierwszej. Tej nocy, czyli z piątku na sobotę. Tak, pracowaliśmy od pierwszej i intensywnie pracowaliśmy i utrzymywaliśmy stan pogotowia na drogach cały czas. Problem jest, wynika ze sposobu, z technologii samej utrzymania. Przypomnijmy Państwu, że w mieście obowiązuje jakby prawo zimowego utrzymania dróg na zasadzie białego utrzymania dróg, tak? Nie jest niekoniecznie. Niekoniecznie, nie jest powiedziane. To zależy od drogi, od ulicy, prawda? No tak. To są pewne standardy, dlatego, ale ja może dokończę ten, tak, bardzo ten właśnie tą myśl. W czym problem jest, że nastąpiło sypanie intensywnie solą z piaskiem, ale po to, żeby rozpuścić śnieg i nie dopuścić do śliskości pośniegowej, to jest potrzebny ruch samochodów. A w nocy tego ruchu nie, nie było. A do tego przyszedł plus. Tak jest. I ta sól po prostu się nie rozpuściła. No tak, bo ona zaczyna, tak, ona zaczęła z piaskiem, żeby no, nie tylko... Piasek swoją drogą, a sól działa... No i powstała taka sytuacja, że w niektórych były... Na tych dojazdówkach? No nie tylko, prawda, bo i na pozostałych odcinkach były, prawda, takie sytuacje, jakie się zdarzyły. Natomiast jeszcze inną sprawą jest to, że nie wszędzie można w czasie opadów traktować solą czy piaskiem. Mamy jeszcze równiarki na drogach gruntowych. Odśnieżaliśmy, prawda? Także ludzie nie mieli problemu z wyjazdem. Natomiast wszyscy chcieli mieć czarną nawierzchnię. To jest rzeczą niemożliwą ewentualnie w naszych warunkach utrzymać czarne nawierzchnie, takie jak są na ulicy Warszawskiej. Ile tych dróg macie kilometrów? 86. 86 kilometrów. Tak, na terenie miasta. Ja rozumiem, że piasku i soli mieliście na te 86 km. Mamy pod dostatkiem. Ile tylko potrzeba, to mamy, bo mamy możliwość, kupujemy ile tylko potrzebujemy. Pieniędzy też. Też pieniędzy, nie ma żadnych ograniczeń. 300 tysięcy z tego co wiem, jest na zimowe utrzymanie. To znaczy, ja nie wiem dokładnie ile jest, ale nawet jeżeli by było 300 tysięcy, to nie jest powód. A nawet gdybyście mieli coś przekroczyć, to nie ma problemu. Bo taka zima. Taki klimat. Tak. Czyli to niezadowolenie mińszczan, z czego
praktycznie wynikało? Wynika z tego, że po prostu nie byli przygotowani do zimy. Ludzie! Ludzie! No wiesz, jako prezes to tobie tak wygodnie mówić, nie? Nie, nie ja winię, tylko ludzie, nie, tak? Nie, nie jest. Ale to trochę jeszcze dowodów na to. Nie jest mi, nie jest. Czy tylko koła, tylko, że nie, niektórzy nie zmienili kół na zimowe? To też nie, ale w czasie zimy jest całkiem inna technika jazdy. Jeździ się w większych odległościach między sobą, tak. Prawda? Dojeżdżając do skrzyżowania trzeba bardziej ostrożnie podjeżdżać, bo to różnie. Czy do ronda, których w Mińsku nie brakuje. Tak jest i dlatego takie sytuacje się zdarzały częściej. My jesteśmy przygotowani do zimy, bo ja taką zimę to tutaj już... Nieraz tak obsługiwałem. Tak, i dlatego nie ma zaskoczenia. Natomiast jest problem tylko taki, że nie zawsze chciałoby się to co utrzymać. Szczególnie wówczas, kiedy jest duże załamanie pogody. Raptowny spadek temperatury. Taki ma nastąpić w tej chwili znowu w czwartek. W sobotę. W sobotę znowu, w sobotę, tak? Czyli znowu, bo ten materiał, kiedy się ukaże, to ludzie też będą narażeni być może na takie niewygody. Tak. Więc ostrzegamy tutaj wspólnie, że trzeba śledzić sytuację meteorologiczną i nigdy nie brać pod uwagę, że ulice będą zawsze czarne. Czarne. Bo macie, jak macie tych pieniędzy, jak mówisz, dużo, to ja rozumiem, że gdyby chcieć doprowadzić do czarnej nawierzchni, tak? Tak. To musielibyście naokoło sypać i to dużo soli, tak? Tak, tak, bardzo dużo. I bardzo dobrze, że poruszyłeś temat tej soli. Tak. Bo proszę pamiętać, że cała sól, która jest wysypywana obojętnie, gdzie ona spływa do zbiorników. No znaczy do zbiorników, do Srebrnej. Do Srebrnej, nawet jeżeli z warszawskiej, gdziekolwiek do Srebrnej. Ochrona środowiska zabroniła wyrzucania nadmiaru śniegu, te, który pozyskujemy z ulic, z wąskich ulic, prawda? Tak, tak. No bo wywozicie. Pamiętamy, że kiedy było jeszcze więcej śniegu niż teraz. Wywoziliśmy i wrzucaliśmy do Srebrnej, zabronionej w tej chwili i gromadzimy, jest miejsca, są wskazane i gromadzimy w jednym miejscu i czekamy aż na rozkopie. Ale tam, gdzie nie ma bezpośredniego spływu do rzeki, ewentualnego zamknięcia tego śniegu. Tak, tak, ona wsiąka w grunt. To jest właśnie taka sytuacja. Ja bym chciał to porównać tą sytuację, która tutaj się zdarza, jeżeli chodzi o sól, ochronę środowiska, bo też mieszkańcy muszą zdawać sobie z tego sprawę. Żyjemy w takich warunkach, a nie innych. To jest szkodliwe dla otoczenia i dla, prawda, dla... Czy ta sól, krótko mówiąc. Sól, tak, tak. I chciałem to porównać aktualnie do występującego smogu. Już w Mińsku występuje też smog. Tak jest i to wszystko. I dlatego uważam, że wszelkiego rodzaju media, między innymi tu twoje, powinni o tym mówić, częściej mówić i ludzi przygotować do tego, że coś ma nastąpić takiego. Poinformować. Bo ja nie czuję się w żaden sposób zaskoczony tym, że powstała zima. Po prostu, jak co roku, jesteśmy do tego przygotowani. Ludzie są przeszkoleni, sprzęt posiadamy. I ludzi też masz wystarczająco dużo i sprzętu, żeby te 80 kilka kilometrów zrobić tak, jak trzeba. Tak jest. Z tym, że... Ale nie były to ulice jak warszawska. Warszawska dała sobie radę. Tak, ale to jest inny standard utrzymania. To też powiedzmy o tym ludziom, bo oni muszą wiedzieć, że warszawska jest w innym standardzie utrzymania, inny czas jest do prowadzenia tej warszawskiej do czarnej powierzchni, prawda? Chcę jedno powiedzieć, że standard utrzymania pozostałych dróg, czyli wojewódzkiej, ulica Siennicka, i dróg powiatowych, jak Przemysłowa, Kościelna, Mickiewicza i Dąbrówki, nie odbiegają od tego, co jest w mieście. Nie ma powodów do narzekania. Analiza tego, co była przeprowadzona przez nas przynajmniej, to jeżeli chodzi o zbliżanie się do rond, do skrzyżowań. Tak. Wszystkość była podobna. Podobna, tak jest. Czyli nie tylko jest sprawa, że tu coś tam, prawda, nie wyszło. Tak. Wyszło wszystko. Ja rozumiem, że nie ma jakichś parametrów, nie ma czegoś takiego, że jedziemy samochodem na przykład i badamy tę śliskość. Czyli w jakiej odległości trzeba jechać za drugim samochodem, żeby nie wpaść na ten pierwszy? To jest, nie ma takich parametrów jakichś wyznaczonych. To jest rola mediów, żeby media o tym przypominały. Aha, nie jedziemy za sobą, tak? Ja mam na przykład taką, przyjąłem taką zasadę, nauczyłem się, że jeżeli jadę samochodem i ktoś tam jest ślisko i ktoś za mną jedzie za blisko, to włączam awaryjne. I daje mu do zrozumienia, że ślisko jest. I to jest bardzo dobry sposób. I dlatego polecam. To jest bardzo dobry. To tak jak tir, jak jedziemy za tirem, daje nam
prawym kierunkowskazem informację, że można z lewej, że można z lewej strony go wyprzedzić, prawda? Tak, ale ja a tu awaryjny. Przyjąłem sobie tak i uważam, że to zdaje egzamin, na przykład przed światłami, przed skrzyżowaniem, przed zjazdem na swoją posesję. I wtedy jemu zapala się w głowie, że coś nie czerwona lampka, tak, że jest coś nie tak. Tak jest. Uważam, prawda, i tak dalej. No ale nieraz może i popełnić błąd jakiś, no, prawda, bo ludzie różnie reagują na światła awaryjne. No dobrze. To znaczy, że nie będzie tak takiej sytuacji w Mińsku Mazowieckim, na ulicach Mińska Mazowieckiego, na tych 86 czy 3 kilometrach, no, 6, tak. Że będziemy mieli po takich intensywnych opadach śniegu i mrozie czarnych nawierzchni. Nie, nie może to być. Niech sobie mieszanie wybiją z głowy taką sytuację. Tak. Główne drogi przejazdowe, tak zwane pierwszej kolejności utrzymania, jak ulica pierwszego pułku Konstytucji. A jest hierarchia maja. Dróg, tak? Jest. No bo są to bardziej uczęszczane. No trudno na przykład porównać ulicę o natężeniu ruchu, warszawskie przedmieście, ulicę Kościuszki, tak. Armii Ludowej, prawda, z ulicą na przykład, no nie ubiegłem, Długosza. Tam wystarczy, że ludzie, odsunie się śnieg, rozsunie się śnieg, prawda, tym pługiem i mogą wyjechać, no tak, po sesji. Tak. To już jest załatwione. Ale takich jest sporo też ulic. Natomiast to staramy się utrzymać w taki sposób, aby no te, jak najmniej śniegu było i czarne nawierzchnie były. To jako prezesowi chciałbym zwrócić szczególną wobec tego uwagę na pewne ulice, które mają zjazdy tak zwane, czyli nierówno... Nierówne są, tak? Jest to ulica Huberta na Przemysłowo, jest to ulica Kazikowskiego na Warszawską i jeszcze chyba kilka ulic, bo ja znam te szczególnie. Jest, Mireckiego na Siennicką. O, Mireckiego na Siennicką, tak. Od tych rzeczy zaczynamy w ogóle. Od takich z tych zjazdów. Tych. Przede wszystkim od tego. No w zasadzie... Ale nie było najlepiej. Muszę powiedzieć, bo ja akurat dlatego o tym mówię, że nastąpił spadek, raptowny spadek temperatury. I ta sól się nie rozpuściła. Nie rozpuściła się, nie zadziałała, ja tak powiem. Tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, że używamy chlorku soli, normalnej soli, wzbogaconej. Chlorek soli. I ona tylko i wyłącznie bierze do temperatury gdzieś tam około 7-8 stopni, tak, prawda? Natomiast ta sól, która by zadziałała... Chlorek magnezu, tak? Tak, to kosztuje już 1200 tona. Czyli ile więcej niż ten chlorek soli? Dziesięciokrotnie. Dziesięciokrotnie więcej. No właśnie. I dlatego trzeba pamiętać... Czyli zamiast tych 300 tysięcy musielibyśmy mieć ze 3 miliony chyba na pewno. To znaczy, władze miasta, jeśli by była sytuacja newralgiczna, na pewno wam dołożą, czy wy macie jako firma te pieniądze na utrzymanie? Nie mamy, bo my się rozliczamy na podstawie... Usługi. Wykonujecie usługi na rzecz miasta. Tak, mamy zainstalowane, oprócz tego, że raporty pracy są, oprócz tego mamy zainstalowane czujniki GPS, prawda, i za każdym razem jest pokazywane, gdzie dany sprzęt pracuje, ile przejechał, prawda, także to jest. Czyli nie ma tak, że pracownik sobie wyjedzie, bo ktoś mu załatwi jakieś tam, prawda, wejście gdzieś. Nawet nie może gdzieś pojechać na lewo. No właśnie, musi wyjść na ulicy. I właśnie mamy to zainstalowane. Rozmawialiśmy jeszcze telefonicznie o warszawskiej, że oni mają monitoring taki, prawda, może na ten temat coś powiesz. To znaczy warszawska ma zainstalowane stacje meteorologiczne, automatyczne, które drogą satelitarną przekazują informacje, a my bazujemy tylko na tym, co możemy na podstawie doświadczeń informacji uzyskać z internetu. I co zdenerwowany mieszczanin do was powie przez telefon? No nie wiem, uważam, że no nie. Dużo mieliście telefonów internetowych? To znaczy, nie mieliśmy dużo. Ja nie wiem jak w mieście, prawda, ale tutaj nie było zbyt dużo. Natomiast też nie trzeba powiedzieć, że ilość, biorąc pod uwagę ilość kolizji, jaka nastąpiła, to też nie było zbyt w sieci ile, było 40. Możliwe, ale u nas na terenie, informacja od policji, u nas było w sumie 11, z tym, że dwie były poza ulicami, tylko gdzieś tam na osiedlu. Rozumiem. Także uważam, że 9 kolizji na ten okres to chyba nie było źle. Także... No nie wypadki, a kolizje, na szczęście. Stłuczki. Wypadek, a kolizja to są dwie różne rzeczy. No i w zasadzie... Co my możemy powiedzieć mieszczanom? No, dzisiaj. Dzisiaj musimy to powiedzieć. Kiedy mamy po mrozie?
jest odwież i z następnym mróz za parę dni. Mróz to nam jest nieszkodliwy, tylko po prostu gwałtowny spadek temperatury jest, prawda, taki nieprzyjemny. No, postaramy się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby po prostu było znacznie łatwiej. Szybciej przewidywać, że coś może nastąpić takiego, ale już takich dużych spadków nie przewiduje się. Będą gdzieś w granicach 12 stopni. Tak, na pewno nie do minus 19, 22 nawet, bo było 22 nawet. No, słuchałem radio poza tą informacją, którą mam z internetu, tak, i rozmawiałem z pracownikami, to jeszcze słucham informacji z Polski i tam w niektórych regionach Polski, pomimo że u nas było 25-27, to w niektórych regionach Polski było po 34. Tak jest. Prawda? Tak. Kierowcy, radia kierowców, która przekazywała. Tak jest, bo to tego trzeba słuchać, oczywiście. Tak jest. Jako prezes Antoni Tułodziecki, proszę bardzo, może do wszystkich mieszczan. Może nie wytłumaczyć się, ale przestrzec, bo tu rola mediów, tak? Ja się czuję w obowiązku oczywiście. Proszę Państwa, to jest tak, jak powiedziałem na początku. Jest taka obiegowa opinia, drogowcy no, nie sprawdzili się, nie przygotowali się do zimy. Mnie się zdaje, że tak do końca nie jest, bo drogowcy są przygotowani, natomiast trzeba społeczeństwo jeszcze do tego przygotować, że my mieszkamy, żyjemy w określonym klimacie, prawda, w którym występuje zima i lato jest, ale największy problem jest taki dla drogowców, to jest przechodzenie przez zero, ponieważ w dzień jest temperatura dodatnia, w nocy ujemna. Mało, że powstaje śliskość, prawda, na jezdni, ale niezależnie od tego, jak są jakieś w jezdni dziury, to wtedy wysadza. Tak. No i wiosną jest dodatkowa robota. Dlatego prośba taka, żeby podejść do sprawy zimy normalnie, tak jak się podchodzi do wszystkich rzeczy latem. Jest za gorąco, no trzeba się rozebrać. Jest za zimno, trzeba się ubrać. Tak samo i tu śnieg spadł, no niestety trzeba wiedzieć o tym, że ten śnieg ma prawo spać, bo przychodzi na to pora. Aby takie sytuacje były tylko najmniej i żeby one no, z pożytkiem dla nas ten czas minął i nie bez nerwów, bez. Poza tym mam jeszcze jeden taki apel, który, no właśnie, który tak mi się nasunął ostatnio. Miasto Mińsk Mazowiecki jest tak usytuowane, że do centrum z najbardziej odległych miejsc jest 2 kilometry. Jest zwięzłe. Tak, ale nie w tym problem. Jest problem taki, że w takich sytuacjach, jak nastąpiło ostatnio, czy nawet w ogóle, po to, żeby nie tylko wpłynąć pozytywnie na ochronę środowiska, mam na myśli tutaj sól, ale i również smog, żeby zostawić ten samochód. Przejść się pół godziny, 20. No tak. 2 kilometry to jest pół godziny przejścia do miejsca pracy, tak wykonywania. Jest. Wszyscy jedziemy do środka miasta, zostawiamy tam samochody. I wszyscy chcemy zaparkować w centrum. Tak jest, i dlatego też problem taki, trzeba się nad tym zastanowić. Dla samego zdrowia, 2 kilometry przespacerować się, pół godziny to jest naprawdę cudowna rzecz. Dlatego życzę Państwu, żeby tak robić. Z wyjątkiem tych, którzy ewentualnie w czasie godzin pracy muszą korzystać z jakiegoś środka. Antoni, a ja tego życzę wszystkim urzędnikom. Również. Bo ty życzysz mieszczanom, a ja urzędnikom z magistratem i burmistrzem również na czele. No, burmistrz w czasie wykonywania swoich obowiązków wyjeżdża jednak poza miasto i wiecie. No tak, ale jakby tak policzył, to może 10 minut idzie do. Urzędnikom, no. Ekspedientom, tak wszystkim jest. Tym, którzy mają w centrum zakłady pracy. Oczywiście, trzeba. Życzę tego. Chyba, że ktoś ma powyżej 2 kilometrów. No, to właśnie. Wtedy dłuższy. Możemy tutaj, proszę Państwa, żartować sobie, ale sprawa jest naprawdę poważna, bo tak jak Pan Prezes zauważył, jest nie tylko śliskość pośniegowa, ale również smog w Mińsku. Tak. Następny temat właśnie, którym i Tygodnik, i Telewizja Co Słychać, ja osobiście zechcemy się zająć, będzie ten smog. Na razie uważajmy, po prostu zmieńmy technikę jazdy zimą, bo zawsze może nas spotkać mała niespodzianka i wtedy będziemy rzeczywiście mieli rękę w nocniku, czyli remoncik samochodu.
bo tak jest, że nigdy tak nie jest dobrze, żebyśmy, my uważamy, ale ktoś może, prawda, nie uważać, tak? I tak. Wtedy dochodzi do nawet tragedii. Tyle. Przygotowałem się, że pan prezes jednak uderzy się troszeczkę i ręką w pierś i posypie głowę popiołem, ale nie ma takiego zamiaru, jak widzę. Natomiast jak będą państwo widzieć jakieś niedoróbki Zarządu Dróg Miejskich, to zgłaszają. Znaczy, tak, ja w ogóle apeluję, bo przy okazji chciałbym jedną rzecz może tutaj powiedzieć, bo tam rzadko rozmawiamy w taki sposób, ale no proszę pamiętać o tym, że wszystko co się w mieście dzieje, to nie dzieje się w wielu wypadkach z inicjatywy miast, Zarządu Dróg Miejskich. Mhm. To się dzieje, ponieważ na sesjach Rady Miejskiej radni podnoszą różne tematy związane tak. z funkcjonowaniem tego miasta i w konsekwencji tego no są później nasze działania w związku z kierunku, pytaniami, tak, interpelacjami. Tak, tak jest. I na przykład ilość progu zwalniających, tak. prawda, czy ewentualnie jakieś dodatkowe stanowisko. Czy rondo stadionatofalowe. To są wszystko sprawy związane z tym, że ktoś tam z radnych poruszy tą sprawę na sesji rady, no i automatycznie, jeżeli to jest, zachodzi taka potrzeba, to robimy. Progi zwalniające, proszę, podwyższenie skrzyżowań, na przykład na ulicy Toruńskiej i Bocznej, prawda? Tak. Tak, to nie wypływa od nas. Natomiast od nas mogą tylko wypływać jakieś tematy związane z inwestycjami dotyczącymi pewnych układów komunikacyjnych, tak. że zalecamy coś zrobić, prawda, szefowi czy radzie miasta, aby usprawnić komunikację na terenie miasta. Tym bardziej, że w tej chwili, o ile wiem, to znaczy pracuję na tym, żeby w czasie na terenie miasta wprowadzić strefy płatnego parkowania czasowego czy płatnego parkowania, a niezależnie od tego nad układem komunikacyjnym, w którym będą przewożeni mieszkańcy na terenie miasta z odpowiednimi... Czyli te projekty, o których tak pisaliśmy. Jest, i tak jest. Tak. Ja życzę państwu i panu prezesowi, żebyśmy się nie spotykali w sytuacjach newralgicznych, a w sytuacjach radosnych. Tak, bardziej. Ale ja jeszcze na zakończenie chciałbym apelować. Państwo rozgadał się pan prezes. Nie, apelować, bo to jest tak, ważne. Apele są dobre. Żeby w wielu wypadkach do nas dzwonić, interweniować, prawda? Proszę wierzyć, że my żadnej uwagi nie pozostawiamy bez wykonania czegoś, polecenia, tak. czy ewentualnie wytłumaczenia, dlaczego tak jest, a nie tak inaczej. Jest. Tak. I dlatego z tym, że niektóre rzeczy są, wymagają pewnego czasu, bo proszę pamiętać, że my niezależnie od tego, że tu funkcjonujemy jako łatanie dziur, prawda, to wykonujemy również i dokumentacje techniczne, że wykonujemy projekty organizacji ruchu, że one są administracyjnie później zatwierdzane tak. przez starostę i to trochę trwa, to tak. nie można tak od razu sobie tak. I dlatego są niektóre rzeczy, które są wprowadzone, mogę rzec, z pewnym opóźnieniem, ale naprawdę żadna uwaga nie jest puszczana płazem, rejestrujemy to sobie, tak. prawda? Zresztą jest specjalny system w internecie do rejestracji tak. i później się z tego musimy wywiązać. To tyle. Życzę państwu jeszcze, korzystając z tego, że to jest styczeń, początek roku, życzę państwu no, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, dobrego samopoczucia, no i satysfakcji, że państwo mieszkają w Mińsku. W Mazowieckim. A ja panu prezesowi życzę, by dorobił się, nie zazdrościsz powiatowi, tego budynku wspaniałego. Tak, tylko że tam jest inna struktura organizacyjna. Ale proszę państwa, a ja prezesowi życzę, żeby mu budowali tutaj fajną willę z MDM-u. Mogą być takie życzenia? No mogą, ale tu jest nam dobrze. Dobrze? Ale proszę państwa, jadąc przemysłowo, zwróćcie państwo uwagę, że niewiele widać tutaj, prawda? A może... Ale zaplecze jest przepiękne. Ale zaplecze jest tak, zaplecze no, jest fajne. Mamy sprzęt do usuwania, do walki ze śniegiem i tak. mamy, prawda, i jak to ktoś powiedział, i cmentarz blisko. No tak. Ale nikomu tego nie życzymy. Najwyżej odwiedziny tych naszych, którzy tam są. No tak. Wszystkiego życzymy państwu dobrego i naprawdę proszę uważać na tych drogach miejskich. Tych dróg jest tylko 86 km i aż 86 km. No, niestety, tak. Miasto, mam nadzieję,
zadba o to, a szczególnie pan prezes Tułodziecki, byśmy nie mieli problemów nawet w czasie wielkich opadów śniegu i wielkich mrozów. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.